Dziękujemy bardzo.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotny deszcz.
Wysoko w Tatrach okresami przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 17 stopni na krańcach północnych do 21 na Dolnym Śląsku. Na Podhalu około 16 stopni. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, w górach i w rejonach szporowy do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać. Bible the first, book in the world. Have you not mentioned that? Oczywiście, bo im ryba z wyższej półki, tym lepiej, także ja już miałem przyjemność bić się z numerem 1 bodajże, albo 2 na świecie, także to jest niesamowite przeżycie, mega przygoda. No, także jak najbardziej. Zazdroszczę w pozytywnym tego znaczeniu. Tylko w pozytywnym, Oskar. Znaczy, czy ja zazdroszczę? Ja na pewno mocno kibicuję, bo uważam, że jest to tak naprawdę, jest to dobre dla nas wszystkich. Im ktokolwiek z Polaków, im wyżej zachodzi w jakiejkolwiek dyscyplinie, no to ciągnie za sobą cały sport do góry. Więc ja uważam, że na wszystko przyjdzie czas, jeżeli będę po prostu, mówię to typowo teraz o sobie, jeżeli ja będę wygrywał walki, no to myślę, że z czasem, mam nadzieję, będzie też mi dane bicie z kimś typowo z czołówki, ale na tą chwilę no, nie myślę o tym, żeby czy to jest zazdrość, bardziej trzymam kciuki po prostu za Marcina, żeby tą walkę wygrał, bo przyniesie to dobre rzeczy dla nas wszystkich. Znakomicie, panowie, na koniec, bo nie uciekniemy od tego tematu. Sobota, Floyd Mayweather Jr. kontra Conor McGregor. I teraz tak, macie po 20 sekund i dwa pytania. Pierwsze, czy to jest freak fight, czy to jest poważna walka? Dwa, czy to będzie ustawka, czy to będzie rzeczywiście prawdziwa sportowa walka? Marcin Tybura. To będzie poważna walka. Ja uważam, że jeżeli wygra Mayweather, to na punkty, ale nie znokautuje McGregora, więc McGregor ma 12 rund na to, żeby trafić jednym ciosem i zakomplować Mayweathera. Janek Błachowicz. Będzie to walka typowo sportowa, która niesie za sobą też show. I tak jak Marcin powiedział, albo Mayweather na punkty, albo Conor przez KO. Oskar Piechota. Tak, no ja uważam, że przede wszystkim będzie to walka biznesowa, ale ani jeden, ani drugi zawodnik nie uważam, żeby tą walkę mógł sprzedać, więc będzie to też dodatkowo sportowa walka, dałbym na pewno siebie wszystko, przy okazji fajnie zarobią. I jeżeli o mnie chodzi, że to jest płaszczyzna boksu, to uważam, że McGregor nie powinien mieć szans. Paweł Kowalik, który o tych zakulisowych poczynaniach chyba wie najwięcej. Według mnie to jest freak fight podobny do walki Jamesa Donaya z Randym Couturem w MMA, gdzie po prostu ktoś, nowicjusz wchodzi na pole mistrza w danej dyscyplinie i stawiam, że do szóstej rundy Conor McGregor już opadnie z sił i przegra przez techniczny knockout. Ja mam podobne wrażenie jak Paweł Kowalik, z tym, że ja nie wykluczam tego, że tam może zdarzyć się coś niebywałego, czyli McGregor wygrywa, ale raczej wydaje mi się, że to Mayweather wygrywa, a później będzie rewanż, bo w rewanżu będą również ogromne pieniądze. I tak już zupełnie na zakończenie, ogromny, jednym zdaniem, robią na was wrażenie te pieniądze, Marcin? Nie robią. Bardziej by na mnie robiło, gdyby wpadały do mojej kieszeni. Janek? No, dokładnie tak samo. Gdybym ja to zarobił, to by zrobiły. Tak to z tego. Oskar? Uważam, że taka pula za walkę to robi wrażenie. Robi wrażenie. Ja uważam nawet, że jest demoralizujące nie dla tych, co to mają, tylko dla tych, co o tym słuchają. Marcin Tybura, Paweł Kowalik, Jan Błachowicz, Oskar Piechota. Byli państwa gośćmi. Dzięki. Dziękuję. Reklama. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to połowę jest super, Barbara. Super, bo w Media Expert za nowy sprzęt płacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert, włączamy niskie ceny. RRSO 0%, regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem aktualnej oceny klienta zostanie podjęta przez bank. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Szybciej. Tędy. Alt! Andy Hoch! O nie, patrz! Gdzie jesteś? Dzień
Słuchajcie, koniec sceny! Jesteśmy bohaterami na planie filmowym, jednak historia to nie fikcja. To, że żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom prawdziwych bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczne pocztówki. Bezpłatną kartkę możesz odebrać w wybranych punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolekturach Lotto, w Muzeum Powstania Warszawskiego lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 20.30, czas na informację dnia. Ewa Wasążnik, zapraszam. Zakończyły się utrudnienia w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie. Wcześniej policja zamknęła Aleje Jerozolimskie od ulicy Hołubińskiego do Ronda Dmowskiego w obu kierunkach po tym, jak na dworcu znaleziono podejrzany pakunek. Policja poinformowała, że w paczce znaleziono rzeczy osobiste, a ruch w okolicach dworca został przywrócony. Nieczynne były dwa perony, hala główna i część galerii. Po tym, jak policja zablokowała Aleje Jerozolimskie, niemal natychmiast utworzyły się gigantyczne korki. A katalońska policja potwierdziła, że zabiła domniemanego sprawcę zeszłotygodniowego zamachu w Barcelonie, Younesa Abu Yaquba, podczas operacji w miejscowości Subirats, około 50 km na zachód od Barcelony. Terrorystę zastrzelono po 4 dniach poszukiwań. O podejrzanym mężczyźnie policję poinformowała jedna z mieszkanek Subirats. Po zabiciu zamachowca policja kontynuowała obławę w poszukiwaniu jego ewentualnych wspólników. Dżihadysta Abu Yaqub, który w ubiegły czwartek taranował ludzi na promenadzie La Rambla w Barcelonie, był poszukiwany w całej Europie. Ten 23-letni Hiszpan marokańskiego pochodzenia miał być najpewniej ostatnim pozostającym na wolności członkiem komórki terrorystycznej, która przeprowadziła zamachy w Barcelonie i Cambrils około 100 km na południowy zachód od tego miasta. Zginęło w nich łącznie 15 osób, a ponad 120 zostało rannych. Hiszpańscy śledczy są przekonani, że Abu Yaqub był kierowcą furgonetki, która wjechała w ludzi na La Rambla, w wyniku czego 13 osób zginęło. Po zamachu uciekł kradzionym Fordem Focusem, którego właściciela zasztyletował. Zamachy terrorystyczne w Hiszpanii wywołały falę politycznych komentarzy. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani stwierdził, że powinno się zamykać meczety po zakończeniu modlitwy. To nie mogą być miejsca uprawiania polityki, mówił Tajani na zjeździe katolickiego ruchu Comunione e Liberazione w Rimini we Włoszech. W informacjach dnia wracamy do kraju i sprawdzamy sytuację na terenach dotkniętych nawałnicami. Szkolne wyprawki, sprzęt gospodarstwa domowego i pomoc w wynajęciu wozów kempingowych. Między innymi tak samorząd województwa chce wspierać rodziny z Kujaw i Pomorza, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. Lokalni politycy będą także negocjować z firmą Enea na temat odbudowy infrastruktury energetycznej. W ramach regionalnego programu operacyjnego na jej przebudowę i modernizację mamy 13 milionów euro, szacuje marszałek województwa Piotr Całecki. Ona uległa bardzo znacznemu zniszczeniu, ale nawet to, co przetrwało, wymaga pilnych remontów, wymiany, więc te pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć tam, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura jest nadwyrężona, słaba i wymaga pilnej zmiany. Samorządowcy ciągle walczą ze skutkami nawałnicy. Ucierpiały również szkoły. W związku z tym, jak zapowiada starosta nakielski Tomasz Miłowski, część uczniów wróci do klas 2 tygodnie później niż zwykle. Mam takie zgłoszenia z gminy Nakło, że w przypadku 3 szkół, mianowicie szkoła podstawowa w Potulicach i szkoły podstawowe w samym Nakle, szkoła numer 3 i szkoła numer 2, tam ma być rozpoczęcie roku szkolnego w połowie września. Wiem o sytuacji w szkole numer 3, są duże straty właśnie poprzez okna, nie można powiedzieć nieszczelne, tak, bo my też mamy szczelne okna w mieszkaniu, a wody było sporo, po prostu poszły parkiety, poszły podłogi i to trzeba uporządkować. Władze województwa zabiegają też o zgodę Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju na przeznaczenie części pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego na uruchomienie programu ożywienia gospodarczego. I na koniec jeszcze Moskwa, gdzie z oficjalną wizytą gości sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Watykański minister spraw zagranicznych w pierwszym dniu wizyty spotkał się z episkopatem Federacji Rosyjskiej i odprawił mszę świętą w stołecznej katedrze pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W trakcie komunikacji kardynał Pietro Parolin mówił o współpracy Kościoła katolickiego z cerkwią, a także przypomniał ubiegłoroczne spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem, do którego doszło na Kubie. A tu
tutti voi porto l'affettuoso saluto e la benedizione di Papa Francesco. Wszystkim wam przekazuję gorące pozdrowienia i błogosławieństwo od papieża Franciszka. Jego sercu jest bliska wspólnota katolicka, całe społeczeństwo rosyjskie, z którym odczuwa on szczególną jedność po historycznym i owocnym spotkaniu z patriarchą Cyrylem, które odbyło się na Kubie w lutym ubiegłego roku. Wcześniej kardynał Pietro Parolin spotkał się z episkopatem Rosji. Jak dowiedziało się Polskie Radio, rozmowa kardynała z biskupami dotyczyła głównie kwestii związanych ze współpracą wspólnot katolickich z władzami Federacji Rosyjskiej i Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Historia na dziś. Tadeusz Burzański, witam Państwa serdecznie. Program Historia na dziś, a moim gościem jest dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Cóż, minęła właśnie rocznica tragiczna, rocznica bardzo smutna dla Polski, dla Polaków, rocznica chyba nie do końca rozpoznawalna wciąż. Mówimy o 80. rocznicy operacji polskiej NKWD, czy też właściwie antypolskiej należałoby powiedzieć, czyli ludobójstwa dokonanego, jak się szacuje, nawet na 200 tysiącach Polaków, a przez Sowietów, przez aparat komunistycznego sowieckiego państwa jeszcze przed wrześniem 1939 roku. Panie doktorze, takie pierwsze pytanie, dlaczego to jest tak mało znana rzecz? Dlaczego tak mało się mówi o tej wielkiej operacji, która pociągnęła za sobą aż tak wielką ilość ofiar? Przyznam się, że do końca nie rozumiem tego fenomenu zapomnienia, bo przecież zapomniane było w okresie PRL-u i Katyń, prawda, powstanie warszawskie, a ta pamięć tak jakoś po 89 roku wróciła, a wcześniej była przechowywana, powiedzmy, w jakiejś alternatywnej interpretacji dziejów Polski pozakomunistycznej, a ta operacja polska rzeczywiście gdzieś nam ucieka. Ona już nie była w pewnym uświadamiana w II RP, no bo to była końcówka, zaraz wybucha wojna. Gdzieś ta pamięć rzeczywiście zanikła. Ja przyznam się, że sam długo dojrzewałem jak gdyby do tej daty, do zrozumienia pełnej wagi tego wydarzenia, no bo przecież to trzeba stawiać na równi z Katyniem co najmiej, prawda? Czy jeśli idzie o jeszcze, prawda, więcej, tak. bo Katyń, zbrodnia katyńska, prawda, jako pojęcie, prawda, skupiające szereg miejsc, prawda, w których Polacy byli mordowani, no to jest ponad 22 tysiące, prawda. Tu mamy nawet 200 tysięcy, prawda. Jak to było możliwe? Ja nie do końca też rozumiem, że jak można było zatuszować, przemilczeć aż tak wielką liczbę ludzkich polskich ofiar. Zwłaszcza, że już w latach 90. 2000 przecież w literaturze przedmiotu pojawia się to zagadnienie, no w tej słynnej czarnej księdze komunizmu, chociażby profesor Paczkowski napisał podobno ten rozkaz Jeżowa, prawda, z 11 sierpnia 1937 roku, który dzisiaj stał się tą pretekstem czy symbolem tej operacji polskiej, dzięki której początek teraz operacji. Początek, tak, to będzie przy określeniu początek. Wreszcie wcześniej też już się działo, na ten rozkaz jest uważany za takie prowadzenie tej całej operacji, no o znamionach ludobójstwa zdecydowanie. Ale o znamionach, panie doktorze, czy jednak ludobójstwo? Oczywiście to kwestia definicji. No moim zdaniem było to ludobójstwo tyle, że rzeczywiście było wymierzone wprost przeciwko Polakom. Za to, że się było Polakiem, trafiało się bądź to do łagru, bądź to ginęło się strzałem w tył głowy, zresztą jak w Katyniu. Tak więc no, jest to wymierzone idealnie, no, bezpośrednio w naród, ma znamiona masowe, znaczy jest masowym procesem zabójstw, tak więc moim zdaniem to określenie ludobójstwo właśnie jest nieprzypadkowo pytam, bo to budzi duże, chyba uzasadnione emocje, prawda? Tak jak Wołyń się pojawiło określenie, że był to mord o znamionach ludobójstwa, no to szereg środowisk, prawda, zaczęło się buntować, że to umniejsza, prawda, tragedię tego wydarzenia. Chyba tak samo jak w przypadku Wołynia możemy powiedzieć o tej operacji polskiej, czy też antypolskiej NKWD, że było to po prostu ludobójstwo, no bo skala jest rzeczywiście porażająca, a chodziło przecież o celowe, świadome wymordowanie Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. Tak, oczywiście, no mówię, te definicje są różne, ale moim zdaniem tutaj dwa podstawowe warunki są spełnione, to znaczy masowa skala zabójstw i jakby
przyczyną tych zabójstw jest narodowość, prawda? No to mówimy tutaj, moim zdaniem te czynniki wyczerpują definicję ludobójstwa. No, chociaż oczywiście w tej operacji polskiej tak zwanej nie ginęli tylko Polacy, ale co charakterystyczne, zdarzali się tam również, no, powiedzmy, rdzenni przedstawicieli innych mniejszości, ale czy rosyjskie, czy Rosjanie, ale właśnie oskarżani za to, że współpracowali z Polakami, czy mieli kontakty z Polakami. Więc to jakby ta polskość była traktowana jakiś wirus, zaraza wręcz, który należy przeciąć ostro i tak niestety robiono. Zobaczmy, że to chyba nawet Jeżow wyliczył, że w Rosji Sowieckiej w czasie Wielkiej Czystki narodowość, znaczy Polak, osoba narodowości polskiej chyba 36-krotnie częściej była karana, rozstrzeliwana, więziona niż przedstawiciele jakiejkolwiek innej narodowości. No to jest porażająca wręcz statystyka. Powiedzmy sobie dla uporządkowania spraw, żeby słuchacze też nie mieli wątpliwości, o jakich Polaków, o jaką grupę chodzi. To są ci obywatele Rzeczpospolitej wcześniej, prawda? Którzy zostali po traktacie ryskim wieńczącym wojnę polsko-bolszewicką, właśnie tak, zostali w Związku Sowieckim, prawda? Tutaj oczywiście są dywagacje różne historyczne, czy nie można było się upomnieć też o tych obywateli, czyli wziąć więcej, prawda? A wtedy w Rydze mówiliśmy o tym zresztą w jednym z wcześniejszych programów, ale stało się jak się stało i rzeczywiście ta polska populacja była olbrzymiona i Stalin po prostu postanowił ich wymordować. Czy możemy postawić też tezę, że jest to taki pierwszy wielki odwet za przegraną bitwę warszawską? Myślę, że tak, bo jednak w Stalinie to tkwiło. Tkwiło chyba do końca jego życia, ta zadra 20 roku, przecież był na początku oskarżany wręcz o klęskę, prawda? W 20 roku się tego odżegnywał jak najbardziej, ale gdzieś to w nim tkwiło. Natomiast zauważmy, że ta zemsta nie przyszła od razu, bo jednak w latach 20. Rosja bolszewicka stosowała trochę inną taktykę wobec mniejszości narodowych, ale nawet gospodarczo, ale też Stalin nie miał pełnej władzy. No, mówiliśmy już w którymś z programów o tych dzierżyńszczyznach, prawda, i marchlewszczyznach, czyli był to jakiś pomysł na zagospodarowanie etniczne tych mniejszości, próba przekonania ich, czy przerobienia ich na ludzi sowieckich, zakończona klęską. No na pewno, być może też odpowiadając trochę na to pytanie o tym zapomnieniu, zauważmy, że ta operacja polska, ona jest elementem tej wielkiej czystki, prawda? Nie tylko Polacy rzeczywiście wtedy są ofiarami tej wielkiej czystki. No to jest z drugiej strony argument taki, który nie do końca rozumiem, że Rosjanie tak mówią. Przecież Polacy nie byli jedynymi ofiarami, dlaczego tak już upamiętać? Przepraszam, no to, że nie byli jedynymi, to nie jest dowód, czy powód, żeby jakby nie umniejszać tą ofiarę. Ale dla nas to powinna być kluczowa sprawa, no bo to Polacy mieli, prawda? Oczywiście w rzeziach, w tym ludobójstwie. Ale trzeba pamiętać, że miesiąc przed rozkazem Jeżowa, czyli szefanka tej policji politycznej Stalina, zaczęła się operacja niemiecka. Tak więc też wymierzona przeciwko ludności pochodzenia niemieckiego. No oczywiście jest też wielka czystka w partii bolszewickiej, wśród wierchuszki partyjno-państwowej, no, która przypomina trochę walki mafijne, można powiedzieć, są znane później z historii Polski z przełomu lat 40. i 50. I to akurat przeszło, prawda, do pamięci, bo to i sami komuniści później bardzo mocno promowali, nawet jakby krytykując Stalina, ale nie za to, że mordował w tysiącach czy setkach tysięcy ludzi, tylko za to, że poważył się podnieść rękę na nas, prawda, na innych komunistów. I w tym aspekcie wielka czystka jakoś przetrwała, ale właśnie ta wielka operacja wymierzona przeciwko paru narodowościom, zwłaszcza polskiej, nie. Natomiast oczywiście ona zaczęła się trochę później. To nie jest tak, że to jest od razu po traktacie ryskim, to dopiero ta zacieśnienie władzy przez Stalina. 16-17 lat. No, Stalin też budował jednak swoją pozycję i dopiero na początku lat 30. tą władzę pełnię władzy przejął, ale niezależnie już od właśnie wielkiej czystki, tego kontekstu ogólnie etapów rozwoju historii Związku Sowieckiego, ta osobista zadra, czy osobista właśnie poczucie jakiejś chęci zemsty u Stalina na pewno odegrało tutaj rolę. Zresztą Stalin potrafił w zadziwiający i okrutny niestety sposób łączyć właśnie osobiste uprzedzenia, poglądy, przekonania z jednak takim fanatyzmem komunistycznym. To jest bardzo ciekawe też, jak to jego osobowości się przeplata, ale niestety też bardzo tragiczne i odbyło się straszliwym skutkiem w wymiarze masowym, prawda, poprzez masowe zabójstwa. Sam przebieg operacji polskiej NKWD, ta metodyka
zbrodni jest przerażająca. Właściwie ludzi wyciągają z domów, prawda? Odczytują albo i nie jakiś, prawda, jakiś rozkaz, że nagle mają być ostrzelani i po prostu wykonują, prawda, egzekucję bez żadnej możliwości odwołania, prawda, bez żadnej obrony. Czyli po prostu no taki można powiedzieć sąd kapturowy, doraźny wręcz, prawda? Ale postanowiono oczywiście na szczytach sowieckiej władzy. No właśnie nie wiadomo, która machina zbrodni masowej jest bardziej tragiczna, czy taka przerażająca, czy ta taka no jakaś w ogóle porażająca improwizacja i chaotyczna postać rosyjskiej, którą widzimy też w czasie II wojny światowej, czy ta inżynieria masowego zabójstwa wykonywana bardzo metodycznie przez Niemców. No obie są zupełnie jakieś diabelskie. No to i zobaczmy, że ten rozkaz Jeżowa właśnie nie pozostawiał tylko dwie możliwości wyboru. Albo najbardziej jakby zaangażowanych wrogów Polaków, zaangażowanych jakąś tam wymyśloną zupełnie wojskową organizację, polską organizację wojskową, prawda, zupełnie wymyślony twór, który miał tutaj szerzyć kontrrewolucję na terenie Związku Sowieckiego, no tych najbardziej zaangażowanych tą rzekomą organizację należało po prostu rozstrzelać, a innych skazać na co najmniej 5 lat łagrów. Nie było innej jakby możliwości. Początkowo te listy, one były zatwierdzane w Moskwie i znamy z relacji, że to czasami 2000 dziennie takich list zatwierdzano, no to przecież jak to można mówić o jakimkolwiek sprawdzeniu, prawda, no to jest zupełnie niemożliwe, ale i to okazało się za wolno, bo te takie dwójki, czyli prokurator lokalny plus wyznaczony funkcjonariusz NKWD z danego obwodu, to oni byli odpowiedzialni za tworzenie tych list i później aresztowanie z kolei z poszczególnych miejsc tych Polaków. No działali tak szybko, że w pewnym momencie już wysyłano do Moskwy listy osób, które już zostały rozstrzelane, prawda? A później zresztą Moskwa też machnęła trochę na to ręką, mówiąc brzydko, i dała już tym obwodowym komisjom, czy tym obwodowym strukturom NKWD wolną rękę, już nie musieli czekać na zupełnie formalną zgodę Moskwy, tylko sami mogli mordować. I to niestety robili w skali rzeczywiście masowej co najmniej 111 tysięcy. Na razie się mówi, ale to jest liczba no, taka pewna, ten dolny próg. No, tak? Gdzie to idzie wyżej, no to rzeczywiście może sięgać 200 tysięcy. W większości Polaków, ale nie tylko. To też jest ciekawe, no, ale oczywiście zdecydowana większość tutaj Polaków ginie w tej operacji polskich ludobójstw. I to jest początek właśnie tej ludobójczego ciągu, można powiedzieć, prawda, zbrodni dokonywanych na Polakach, no bo za chwilę mamy 17 września. Stalin właśnie dzięki tej operacji polskiej NKWD ma też wyczyszczony teren, prawda? Łatwiej jest mu też właśnie przez te tereny wojska prowadzić i też agenturę swoją wprowadzać już potem na tereny II Rzeczpospolitej, prawda? Stąd wkraczając, jak to się mówi, prawda, dosyć tak problematycznie, no bo to była po prostu zbrojna agresja, prawda, dokonując zbrojnej agresji, ma już też listy proskrypcyjne Polaków zamieszkujących właśnie obszar drugiej RP i tutaj się dokonuje kolejny etap tego ludobójstwa, możemy powiedzieć, prawda, zwieńczony ostatecznie zbrodnią katyńską i czterema wielkimi wywózkami Polaków na wschód, o czym też już mówiliśmy w kolejnym programie. A potem przychodzi 44 rok, 45, kiedy Sowieci znowu przychodzą, też raczej nie wkraczają, tylko po prostu dokonują zaboru, prawda, terenu, podbijają nas, wcielając Kresy, prawda, bezpośrednio do Związku Sowieckiego i następuje kolejny etap ludobójczej polityki, no bo mamy obławę augustowską i potem ciąg, prawda, wydarzeń, walka z polskim wojskiem, prawda, czyli żołnierzami wyklętymi, z polskim kościołem, zabrumienia, prawda. I tutaj zmierzam do kwestii bardzo takiej aktualnej, jak sądzę, czyli odszkodowań, czy też reparacji, prawda. Mówi się dużo o reparacjach wojennych od Niemców, jeszcze o tym zapewne powiemy za chwilę. Natomiast takie pytanie, i taka kwestia rodzi mi się w głowie, czy w gruncie rzeczy nie powinniśmy też wystąpić o takie odszkodowania od Rosji. No bo spójrzmy na przykład na właśnie na wrzesień 39 przed nami, prawda, rocznicy i pierwsze, ale jest też 17. No, możemy powiedzieć śmiało, że nie byłoby agresji Hitlera, no gdyby jednak nie gwarancje Stalina, prawda. Hitler musiał mieć zabezpieczone tyły, żeby uderzyć i takie
jakie od Stalina deklaracje uzyskał, więc 17 września jest jednak konsekwencją pierwszego, prawda? Pierwszy 17 to jest ze sobą związane. No? Więc no, obaj okupanci, prawda, przyszli, zaatakowali Polskę, a my dzisiaj staramy się tylko odszkodowania od Niemiec. Czy to jest w ogóle sensowne, prawda? Wykluczając z tego grona Rosję, mówimy właśnie o szeregu zbrodni, prawda, ludobójstwo sięgające od 1937 roku, czyli operacji Polski, aż no właściwie do końca okupacji, czyli 1989 roku. Mamy stan wojenny, prawda, jeszcze inne różne historie, prawda? A tutaj Rosję w tych dyskusjach się powinien, jak pan doktor? To jest bardzo ciekawe, zagadnienie bardzo trudne, wielowątkowe, pewnie tutaj poruszymy tylko parę tych aspektów. Ja tylko jeszcze dodam a propos tych jakby związków między Katyniem a Operacją Polską. Przecież często ci te ofiary Operacji Polskiej trafiały gdzieś do grobów masowych właśnie w tych terenach, gdzie później trafiały ci oficerowie katyńscy. To jest zupełnie jakieś nieprawdopodobne zupełnie wydarzenie. A propos tych reparacji, no sprawa jest rzeczywiście dość skomplikowana. Z punktu widzenia etycznego, takiego moralnego, poczucia sprawiedliwości, no to jest oczywiste, że i Niemcy, i Rosjanie, no powinni jakoś zadość uczynić za te wszystkie straty popełnione przez wtedy, prawda, w czasie II wojny tutaj widzimy, światowej. Natomiast plus, no to jest jakby bardzo jedna nam kręci. To jest polityka, prawda, i real polityki, czyli kombinują. Tutaj w stosunkach międzynarodowych raczej bym się skłaniał niechętnie, ale jednak do takiego plus realizmu. Kręci. Są dwa adresy e-mailowe. No i pytanie, trzeba rachunek wysłać na dwa adresy e-mailowe. Telefon był, dzwonione było. Mogą zostać spełnione i tutaj się pojawia problem. Rzeczywiście charakterystyczne jest to, i to mi troszeczkę burzy ten obraz takiego szlachetnego jakby oburzenia i chęci wynagrodzenia krzywd, no bo rzeczywiście ma pan redaktor rację, bądźmy konsekwentni. Jeżeli uważamy, że należy nam się coś od Niemiec i są do tego mocne argumenty, no to prawda, i tam padają cyfry, no różne, bo kiedyś kilkaset milionów, teraz 6 milionów, tak, te trzeba miliony złotych. Tak. No to jakby mówimy A, no to powiedzmy i B rzeczywiście, no i trochę mnie zastanawia i każe jednak myśleć, że być może nie jest to właśnie taki bardzo niewinny, ale jest taki jest jednak element gry politycznej, który obecnie się toczy, że akurat się obróciliśmy tylko w stronę Niemiec, a Rosję tutaj zupełnie zgodnie przemilcza. Może dzięki naszemu programowi też rządzący skierują swoje roszczenia w imieniu Polski oczywiście, prawda? Pod adresem również Rosji putinowskiej. Moim zdaniem to by się tłumaczyło. No dobrze, ale załóżmy nawet, jeżeli to jest ten kierunek niemiecki, biorąc pod uwagę, jeśli to jest tylko gra polityczna, prawda? No, czy jednak nie jest uzasadnione, prawda, domaganie się przynajmniej od Niemców takich reparacji. No, pamiętajmy, że niemal prawda, no ponad 5 lat krwawej bardzo okupacji, niszczenia narodu, prawda, mordowania, zaboru majątku państwowego, prywatnego, prawda, czyli totalna dewastacja, prawda, i co, i mamy dzisiaj to wszystko odpuścić, prawda, dlatego że to są nierealne, prawda, oczekiwania polityczne, a nawet jeśli, prawda, to czy nie jest jednak zasadne wystąpienie z taką kwestią niezałatwioną jednak nigdy na przestrzeni dziejów. No bo tam się mówi, że w PRL-u, prawda, że PRL w 1953 roku zrzekł się reparacji od NRD, prawda? Ale no tak. Brzmi to w ogóle kuriozalnie w dzisiejszych rzeczach. A też, prawda, możemy się zastanawiać nad legalnością w ogóle PRL-u, prawda, i tego zrzeczenia się. Zresztą to nigdzie nie jest właściwie zapisane, prawda, w żadnych kartach międzynarodowych. No więc to chyba możemy odpuścić, prawda, sobie tą kwestię i powiedzieć śmiało, że nie zostało to nigdy rozliczone. I czy powinniśmy dać sobie spokój, panie doktorze? Ach, no i mówię, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Mówię, w wymiarze etycznym, moralnym, takiego poczucia sprawiedliwości jak najbardziej. No wystarczy sobie powiedzieć, że Niemcy do tej pory, jak się oblicza, zapłaciły mniej więcej ofiarą II wojny światowej jakieś 70 miliardów euro, z czego tylko 2% dotyczy obywateli polskich. No to jest jawna niesprawiedliwość, prawda? Do dzisiaj obywatele Izraela, Francji, Stanów Zjednoczonych otrzymują co miesiąc rekompensatę, no ci, którym oczywiście dostali taką kompensatę, co miesiąc otrzymują właśnie za bycie robotnikiem przymusowym czy z ofiarą II wojny światowej. W Polsce mieliśmy w latach 90. chyba taką serię jednorazowych rekompensat, to było 15 tysięcy marek tutaj
wczorajszych i koniec, skończyło się. Dla więźniów obozu i właśnie tak. Robotników przymusowych. Te dwie kategorie wtedy wydzielono, ale gdzie jest w ogóle, prawda, właśnie dewastacja, zniszczenie, zniszczenie kraju. Oczywiście, że tutaj to nie było brane. Natomiast jest problem taki, że w momencie przełomu politycznego 89-90-91, kiedy negocjowaliśmy z Niemcami kwestię traktatu o dobrej przyjaźni, no tam jednak de facto rząd jeszcze Mazowieckiego, tak, zgodził się na to, że Niemcy rzeczywiście wystawią z takim jednorazowym, właściwie dobrowolnym odszkodowaniem, a strona polska zrzeknie się pretensji za szkody wykonane II wojnę światową. To może nie ma zupełnie formalno-prawnego statusu, no ale takie rozmowy i takie negocjacje toczono. Tak więc Niemcy tu mają po prostu silne argumenty, no niestety. Czy nam się to podoba, czy no właśnie, nie. Ale nie ma zapisu, który by wykluczał takie rozmowy. No nie, nie, to oczywiście z punktu widzenia prawnego można... Ktoś coś powiedział, prawda, ktoś komuś coś obiecał, prawda, Mazowiecki Kolowi, prawda, no i nie ma tam mocy wiążącej, a jednak, no, trzeba chyba spojrzeć na tą kwestię poważnie i prawda, na reparacje od Niemiec i od Rosji. Dzięki temu, prawda, czy też no, przez to, co nam zrobili, co nam uczynili, prawda, do dzisiaj, no, jesteśmy jednak cywilizacyjnie zapóźnieni, prawda? Prawda. Bo dzieło niemieckie kończyli potem właśnie, znaczy zaczęli, jak mówiliśmy, prawda, operacją polską NKWD, a kończyli, prawda, aż do 89 roku. Warto tu chyba powiedzieć, że to, co robili właśnie Sowieci na naszych ziemiach, to też była, oprócz morderstw, prawda, politycznych, też powszechna grabież, wyważono całe fabryki, prawda, do Związku Sowieckiego, więc tutaj też wydaje się właśnie no, potrzebne, czy też niezbędne, żeby jednak tę kwestię podjąć, prawda, bo o tym się też bardzo mało mówi. No, to mówi się niszczy Niemcy, prawda, że w ogóle to jest wielka fabryka śmierci, ale Sowieci dokończyli tego dzieła i w sensie ludzkim i materialnym. Ale Sowieci mają prosty kontrargument, który wykorzystują w swojej narracji historycznej. No zaraz, o co chodzi? Wyzwoliliśmy was, prawda? Pokonaliśmy Niemców na waszym terenie, zginęło kilkaset tysięcy żołnierzy. 600 tysięcy, szacują. Był jakiś czas temu już wywiad z ambasadorem Rosji w Polsce, panem Andrzejewem, który mówił właśnie, że Polska została przecież wyzwolona w roku 1944-1945. Tylu soldatów tutaj zginęło, a my dzisiaj jesteśmy tacy niewdzięczni, chcemy usuwać pomniki właśnie wdzięczności, prawda, jeżeli oni stanowczo protestują, ale właśnie w tle jest jednak ta kwestia reparacji, prawda, natomiast niezałatwiona i też no, strona polska jest chyba zbyt biedna, moim zdaniem. Tak, no mówię, ja też to, co teraz powiem, no, mnie to budzi pewien niesmak, czy takie niezrozumienie, czy wręcz niezgodę, no ale tak niestety brutalnie wygląda kwestia polityczna, że nie ma, moim zdaniem, najmniejszych szans na reparację ze strony Niemców i ze strony Rosji. Natomiast ja się boję, że Niemcy zaczną wysłuchać taki argument. Okej, chcecie reparację, a co z ziemiami zachodnimi, prawda? I tutaj się obawiam, że nie mogą zacząć w tą stronę iść, podważać kwestię granicy zachodniej. Poza tym, no, to jest ten argument, kończąc już zupełnie, no, stworzenie sobie bardzo złych stosunków z Rosją i Niemcami naraz, no, ma historycznie nie najlepsze owoce. I tu obawiam się tej drogi, że dając całą jakby zgodę na te kwestie, o których pan redaktor mówił. Natomiast no, społeczność międzynarodowa działa w sposób brutalny i bez sentymentów. No niestety. Bardzo poważny problem poruszyliśmy. Z jednej strony bieżąca polityka, z drugiej właśnie no, jednak będę się upierał, konieczne reparacje, które może pozwolą nam nadrobić te lata, prawda, stracone i pod okupacją niemiecką i sowiecką. Serdecznie dziękuję. To był program Historia na Dziś. Tadeusz Płużański. Moim gościem był dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Reklama. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Super, Barbara! Super! Bo w Media Expert za nowy sprzęt płacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert, włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem aktualnej oceny klienta zostanie podjęta przez bank. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów.
Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Po reklamie. Autopromocja. Proszę rozejrzeć się dookoła siebie. Tak, tak, chodzi mi o warsztat pracy i o to, co kolekcjonujemy, co zbieramy, co rzeczy mówią o nas. O tym będziemy mówić w najbliższej Kwadraturze Kultury dziś o godzinie 22.10. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Radio 24, zbliża się godzina 21. Podsumowanie dnia. Poniedziałek, 21 sierpnia, Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam na najbliższą godzinę. Komitet Obrony Demokracji zgłosił w Gdańskim Ratuszu na 31 sierpnia całodobowe zgromadzenie na Placu Solidarności, gdzie zamierza zorganizować uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Zaprosił na nie Solidarność. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ocenił, że Komitet Obrony Demokracji dopuszcza się prowokacji. O sprawie będziemy mówić w części publicystycznej. Podsumowania dnia. Gościem Polskiego Radia 24 będzie Maciej Hutkiewicz z tygodnika Solidarność. Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczęły dziś wspólne manewry wojskowe na Półwyspie Koreańskim. Władze Pjongjangu ostrzegają, że to dolewanie oliwy do ognia wobec napiętej sytuacji w regionie. Korea Południowa odpiera zarzuty, twierdząc, że ćwiczenia odbywają się co roku i mają defensywny charakter. O napięciu na Półwyspie Koreańskim i możliwych konsekwencjach manewrów będę rozmawiać z dr Maciejem Milczanowskim z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Część publicystyczna już za pół godziny. Przed 22 zajrzymy do internetu i bloger Marcin Królik. A już teraz najważniejsze informacje dnia. MON skierował więcej wojska i sprzętu do usuwania skutków nawałnic na Pomorzu i Kujawach. Resort zadecydował o zaangażowaniu dodatkowych wojsk po uwzględnieniu zapytań kierowanych do wojewodów z 25 gmin dotkniętych nawałnicami. Szef Solidarności o zaproszeniu wystosowanym przez KOT na obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. To tak jakby zatwardziały ateista zapraszał nas do celebrowania świąt Bożego Narodzenia albo Wielkiej Nocy. Policja zastrzeliła sprawcę zamachu w Barcelonie. Rozpoczęły się wspólne manewry armii USA i Korei Południowej. Ćwiczenia oparte są m.in. na komputerowych symulacjach zakładających północno-koreański atak nuklearny. Ewa Wasążnik, zapraszam. Rośnie liczba żołnierzy, którzy pomagają mieszkańcom gmin dotkniętych nawałnicami. Armia wspiera działania cywilne na wniosek wojewodów. Do nich prośby kierowały władze samorządowe. Wojsko angażuje się w pracę od tygodnia. Nawałnice najbardziej dotknęły Pomorze oraz Kujawy. Od rana na terenie obu tych województw działa 400 żołnierzy i wojskowych strażaków, a także 222 jednostki sprzętu. Resort Obrony Narodowej zadecydował o zaangażowaniu dodatkowych wojsk po uwzględnieniu zapytań kierowanych do wojewodów z 25 gmin dotkniętych nawałnicami. Prace wykonują łącznie 3 jednostki wojskowych zespołów zadaniowych z Chojnic, Szubina oraz Bydgoszczy. Oczyszczane są rzeki i kanały, udrażniane lokalne drogi oraz udzielana pomoc energetyczna. W obwodzie pozostaje także 34 żołnierzy żandarmerii wojskowej oraz 19 dodatkowych pojazdów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym tygodniu przekaże wojewodom pieniądze na pomoc dla dzieci i ich rodzin z terenów dotkniętych nawałnicami. W sumie resort przeznaczy na to 5 milionów złotych, mówi rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Te pieniądze trafiają w tym tygodniu do wojewodów, którzy będą dysponowali odpowiednimi kwotami na to, aby pomóc tym najbardziej potrzebującym. Apelujemy, aby samorządy zgłaszały się do wojewodów z listami tych rodzin, tych uczniów, tych dzieci, które potrzebują największej pomocy. Pieniądze będą przeznaczone na zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i opiekuńcze. Mówimy tu o zasiłku losowym,
narodowym na cele edukacyjne w wysokości odpowiednio 500 lub 1000 zł. Mówimy także o zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych opiekuńczych oraz wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych. I zastrzeżenie jest takie, że zasiłek losowy trafia do uczniów i dzieci, które to zostały objęte wcześniej już zasiłkiem celowym. Natomiast do wyboru są albo zajęcia, albo wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Wsparcie dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami to cel rządowego programu, który Rada Ministrów przyjęła w czwartek. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że jeśli będzie taka potrzeba, uruchomi dodatkowe środki. Wnioski o pomoc należy składać do 23 września. Tymczasem innego rodzaju wsparcie dla poszkodowanych w czasie nawałnic przygotowało Ministerstwo Finansów. Chodzi o zwolnienie ich z podatku od darowizn, mówi rzecznik resortu Łukasz Świerżewski. Żadna z osób, niezależnie od wysokości darowizny, którą otrzyma z tytułu pomocy w związku z nieszczęściem, jakie się trafiło w sierpniu na terenach, które zostały spustoszone w wyniku nawałnic, nie będzie objęta podatkiem od spadków i darowizn, czyli niezależnie od tego, jaka będzie wysokość tej darowizny, nie zapłaci podatku. Zwolnienie będzie obowiązywało niezależnie od tego, czy otrzymana pomoc miała formę pieniężną czy rzeczową. Łukasz Świerżewski podkreśla, że rozporządzenie zostanie podpisane niezwłocznie. Taka procedura typowo trwa kilka dni, jako że jesteśmy już na etapie działania, już takie prace są podjęte, to należy się spodziewać, że w takim terminie rozporządzenie wejdzie w życie. A minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zaapelował do stowarzyszeń skupiających producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych o niższe ceny wyrobów potrzebnych do odbudowy zniszczonych przez nawałnice budynków. Minister zadeklarował pomoc rządu przy transporcie materiałów budowlanych, które zostaną nieodpłatnie przekazane najbardziej potrzebującym. W nocy prokuratura przeprowadzi eksperyment na drodze ekspresowej S8 w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Kukiz 15 Rafał Wójcikowski. Według doniesień Rzeczpospolitej w aucie posła miał być uszkodzony przewód hamulcowy. Tymczasem prokurator Jacek Pakuła z łódzkiej prokuratury okręgowej, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, zapewnia, że nie ma żadnych nowych ustaleń pozwalających na wysuwanie jakichś nowych wersji o zdarzeniu. Podkreśla, że kolejny eksperyment procesowy ma na celu odtworzenie warunków oświetleniowych, w których doszło do zdarzenia. Ten eksperyment jest przeprowadzany na wniosek biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa, którzy uznali, że jest konieczność odtworzenia przebiegu tego zdarzenia w podobnych warunkach oświetleniowych. Natomiast wyniki tej czynności, która będzie przeprowadzona dzisiejszej nocy, zostaną uwzględnione dopiero w pisemnej opinii, którą ci biegli opracują. W czasie eksperymentu między godziną 3 a 5 kierowcy jadący z południa Polski w kierunku Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najwygodniej będzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zjeżdżać na drogę ekspresową S1, jeżeli jedziemy ze Śląska, tylko dalej autostradą A1 przemieszczać się do węzła Łódź Północ, czyli do skrzyżowania z autostradą A2, po czym zjeżdżamy na autostradę A2 w kierunku Warszawy. Inną możliwością dojazdu do Warszawy jest droga przez Skierniewice. Na węźle Rawa Mazowiecka Północ zjeżdżamy z drogi ekspresowej S8, jedziemy do Skierniewic i teraz tak, ze Skierniewic możemy wrócić do drogi ekspresowej drogą numer 70 albo pojechać dalej prosto do autostrady A2 i czy autostradą, czy drogą później już S8, ale przez Skierniewice kontynuować podróż do stolicy. Do wypadku, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski, doszło 19 stycznia nieopodal Rawy Mazowieckiej. Poseł jechał w kierunku Warszawy. Jego auto zjechało na lewy pas oraz uderzyło w barierki energochłonne. Samochód odbił się od barierek i stanął w poprzek drogi na prawym pasie. Samochód miał ominąć lewą stroną kierowca Volkswagena Caddy. Potem w auto Rafała Wójcikowskiego uderzył kierowca Forda Transita. Według jego zeznań nie widział stojącego na drodze samochodu, ponieważ był nieoświetlony. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ocenił, że Komitet Obrony Demokracji dopuszcza się bezczelnej prowokacji. KOD zgłosił w gdańskim ratuszu na 31 sierpnia całodobowe zgromadzenie na Placu Solidarności. Zamierza tam zorganizować uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Zaprosił na nie Solidarność. Piotr Duda powiedział, że na naszej antenie, że zaproszenie na pewno nie zostanie przyjęte. To jest po prostu niemożliwe. Jest to ordynarna prowokacja ze strony KOD-u. Jeżeli jest jakaś instytucja w naszym kraju, która chce funkcjonować w przestrzeni publicznej, to ma do tego prawo, bo żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, ale niech nie robi to kosztem tak wspaniałych uroczystości, takiej wspaniałej naszej historii, jak kolejna rocznica podpisania porozumień sierpniowych i
powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Według Piotra Dudy działania KOD-u mają na celu zakłócenie uroczystości. Wielu działaczy, którzy byli internowani wówczas, byli więzieni, dzisiaj są dalej działaczami związkowymi i oni są zażenowani, że ktoś nas zaprasza na nasze urodziny. To jest tak jakby, nie wiem, trudno mi to porównać, ale zatwardziały ateista zapraszał nas do celebrowania świąt Bożego Narodzenia albo Wielkiej Nocy. No inaczej tego porównać po prostu nie można. Dotychczas obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych organizowała Solidarność. Tegoroczne centralne obchody 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych Związek organizuje w Lubinie w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń w tym mieście. Będą one hołdem dla trzech osób, które zostały zastrzelone w Lubinie podczas tłumienia przez milicję i ZOMO manifestacji z okazji 2. rocznicy podpisania porozumień. W uroczystościach przed pomnikiem pamięci ofiar Lubina 1982 weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozważa wyznaczenie zarządcy przymusowego Fundacji Otwarty Dialog. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia resort poinformował, że dotychczas nie skierował sprawy FOD do prokuratury. Fundacja, oceniając w połowie sierpnia poprzednie działania MSZ, stwierdziła, że są one atakami będącymi częścią szerszej kampanii prowadzonej przez obecną władzę przeciwko trzeciemu sektorowi. Reakcję władz na działania Fundacji Otwarty Dialog wywołał lipcowy tekst przewodniczącego jej rady Bartosza Kramka. W trakcie protestów przeciwko zmianom w sądownictwie we wpisie Niech państwo stanie, wyłączmy rząd, Bartosz Kramek proponował szereg działań, które jego zdaniem miały powstrzymać PiS przed, jak twierdził, zamachem na rządy prawa w Polsce. Na początku sierpnia MSZ wezwało fundację do usunięcia z internetu informacji, tu cytat, nawołujących do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych pod adresem władz państwowych. Fundacja twierdzi jednak, że wskazywana przez MSZ The Open Dialogue Foundation nie prowadzi aktywnej działalności ani nie posiada stron internetowych. W związku z tym usunięcie żądanych treści nie jest możliwe. Teraz MSZ rozważa wyznaczenie zarządcy przymusowego fundacji. Jako organ nadzorujący taki wniosek może złożyć minister, jednak decyzję o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy przymusowego musi podjąć sąd. Karol Dermoros, Polskie Radio. Szef Rady Fundacji Bartosz Kramek powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że, tu cytat, tego rodzaju presję, którą MSZ stara się wywierać, traktujemy jako bezprecedensowy atak na społeczeństwo obywatelskie i atak na wolność słowa. Partia mięsa drobiowego importowanego do Polski z Niemiec zawierała owadobójczy fipronil. Wyniki próbek zabezpieczonego wcześniej mięsa trafiły dziś do Głównego Inspektoratu Weterynarii. Informację potwierdził główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Próbki zdrobił z Niemiec, który został bity w jednym z zakładów ubojowych w Polsce. Zawiera przekroczenie fipronilu. Trzykrotnie w związku z powyższym całe mięso, te, które zostało zabezpieczone w całości, zostanie przekazane do utylizacji. Służby weterynaryjne zarekwirowały w ubiegłym tygodniu niemieckie mięso w Gdańsku, Gdyni i Nowym Dworze Mazowieckim. Do obrotu detalicznego trafiło jednak mięso z trzech innych punktów dystrybucji tej partii w Zambrowie, Sztumie i Malborku. Informacji nie komentuje Główny Inspektorat Sanitarny odpowiadający za produkty po trafieniu ich na rynek. W sumie w Polsce znalazło się prawie 5000 sztuk drobiu zawierającego lub potencjalnie zawierającego fipronil. Podsumowanie dnia. W podsumowaniu dnia informacje z zagranicy. Katalońska policja zastrzeliła mężczyznę, który odpowiada rysopisowi poszukiwanego od czwartku terrorysty Younesa Abu Yaquba, kierowcy furgonetki, która w czwartek wjechała w tłum w centrum Barcelony, śmiertelnie potrącając 13 osób, a raniła ponad 100. Do akcji służb ścigania doszło w miejscowości Subirac, 45 km na południowy wschód od Barcelony. O szczegółach z Barcelony specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Informacje o tym, że widziano mężczyznę przypominającego 22-letniego Younesa Abu Yaquba, policja otrzymała od jednej z mieszkanek Subirac. Wkrótce doszło do strzelaniny, a mężczyzna został zabity. Policja przez dłuższy czas nie potwierdzała jego tożsamości, bo miał on na sobie pas z materiałami wybuchowymi. Przez kilkadziesiąt minut jego ciało było sprawdzane przez specjalnego robota. Okazało się, że pas szachida jest fałszywy. Po półtorej godziny od strzelaniny potwierdzono, że zastrzelonym mężczyzną jest Abu Yaqub, jedyny pozostający do tej pory na wolności członek grupy, która stała za zamachem w Barcelonie i w Cambridge. W
dniu zamachu policja zabiła 5 terrorystów, 3 zatrzymała, a zwłoki 3 innych osób znaleziono w wynajmowanym przez grupę domu, gdzie wcześniej doszło do wybuchu gazu. Wcześniej policja informowała, że Younes Abu Yaqub samodzielnie kierował ciężarówką, która rozjeżdżała ludzi na promenadzie La Rambla. Nieco później pieszo uciekł z miejsca tragedii, a na obrzeżach Barcelony zasztyletował kolejnego mężczyznę, po czym ukradł jego samochód. Według funkcjonariuszy mózg całej operacji 45-letni zradykalizowany imam zginął w wybuchu gazu w wynajmowanym domu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Barcelona. W Marsylii na południu Francji samochód wjechał w 2 przystanki autobusowe. Jedna osoba zginęła, jedna odniosła poważne obrażenia. Prokuratura poinformowała, że sprawca był leczony psychiatrycznie, a jego działanie nie miało podłoża terrorystycznego. Wcześniej karany był za kradzież, nielegalne posiadanie broni i handel narkotykami. 35-latek najpierw staranował autem przystanek w północnej części miasta, raniąc stojącą tam kobietę. Potem wjechał w drugi przystanek, znajdujący się w odległości wielu kilometrów od pierwszego, zabijając 40-letnią kobietę. Zwiększył się napływ migrantów na greckie wyspy w ciągu ostatnich 3 dni. Od piątku na Lesbos, Chios i Samos dotarło z tureckiego wybrzeża ponad 600 osób. Lokalne ośrodki dla uchodźców są przepełnione. Łącznie od początku sierpnia na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego przybyło ponad 2000 migrantów. Tylko dziś rano na Chios i Samos dobiły pontony z ponad